Drogi towarzyszu broni, poruczniku Marianie Zaręba. Dziś mija 73 lata, kiedy tutaj bohatersko walczyłeś, a my przyjechaliśmy tu złożyć tobie hołd i podziękować za twoje ofiarę, jaka złożyłeś dla ojczyzny. My, żołnierze 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, odwzajemniamy się za twoją mękę swoim trudem, jaki daliśmy na froncie od Warszawy do Ławy. Takimi słowami Emil Buras zaakcentował udział w uroczystościach rocznicowych potyczki pod Bykowcami środowisk kombatanckich z ziemi senockiej. Obchody organizowane corocznie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie oraz gminę Sanok mają na celu upamiętnienie postaci porucznika Mariana Zaręby, dowódcy 6 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora. Dziś już mamy 73. rocznicę potyczki pod Bykowcami i o tym trzeba mówić, tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie historia w szkołach jest coraz bardziej marginalizowana. I trzeba mówić, że w 1939 roku zostaliśmy napadnięci przez armię niemiecką i armię sowiecką z drugiej strony. Efektem tego była potyczka pod Bykowcami, gdzie śmierć poniosło 7 żołnierzy 6 Pułku Strzelców Podhalańskich. Dla Mariusza Szmyda, wójta gminy Sanok, obchody mają charakter symboliczny. Są swoistą, żywą lekcją historii, skierowaną przede wszystkim do młodzieży. Bardzo wiele młodych osób, uczniów, harcerzy, którzy dzisiaj tutaj byli, składali wiązanki kwiatów, świadczą o tym, że akcja, którą podjęliśmy, ma sens, że to propagowanie, tak zwana żywa lekcja historii, już jest na trwałe zapisana w krajobraz imprez właśnie związanych z wojną w 1939 roku na terenie ziemi sanockiej. Kształtowanie postaw patriotycznych jest istotne dla ojca Andrzeja Deptucha, który traktuje je jako wyraz człowieczeństwa. Jeżeli chodzi o poczucie, o tożsamość, o patriotyzm, to mogą być słowa często oklepane, ale one muszą mieć swoją treść, muszą mieć swoją wagę. No i to poczucie pewnych wartości stanowi o człowieczeństwie. Postawy patriotyczne nie są obce dla pułkownika Adama Sikorskiego, u którego widok młodzieży w mundurach harcerskich wywołał wzruszenie i powrót wspomnień. Ja tu widzę harcerzy, ja też byłem w 16. Wileńskiej drużynie harcerskiej w samym Wilnie. No, tu troszkę wyżej, miałem tak, troszkę mniej lat niż w tej chwili, a tak jakoś poszczęściło się, że człowiek pożył i dożył dnia dzisiejszego. Uroczystości rocznicowe odbyły się przy pomniku żołnierzy Września oraz na cmentarzu w Bykowcach, gdzie znajdują się mogiły tych, którzy zginęli za Polskę. Wzywam was, bohaterowie bitew na Podkarpaciu, którzy w godzinie próby stanęli do walki z najeźdźcami i spoczęli na zawsze w tej ziemi, ginąc w obronie niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej i narodu polskiego. Stańcie do apelu. Podejdźcie na poruch!